Cześć, słuchaj, zanim zaczniesz oglądać ten film, chcę, żebyś sobie zadał pewne pytanie. Czy chcesz grać na serwerze, na którym administracja nie jest fair w stosunku do graczy i ingeruje w życie graczy? Zadaj sobie to pytanie i przemyśl to, jak sobie na to pytanie odpowiedziałeś, bo ja, uwierz mi, nie chcę grać na takim serwerze. A teraz lecimy z odcinkiem. Yo! Shitter, chodź! Zaraz biję. No nie, zaraz, tylko na tych. Byliśmy na rajdzie i przyszedł sobie koledzy i serdeczny admin. Ej, Pierdolę. dżuk do Totem. zastrzela, ej, typem Potem jest. mają? Bambik biegli. Czekaj, czekaj, czekaj. Ta, totem stawili. Ej, bab. Głowa. Dobra, słuchajcie, a więc zaczynamy. Teraz puszczam to w zwolnionym tempie. Za chwilę usłyszycie nagranie, na którym administrator serwera tłumaczy się, jako iż to był lag serwera. No, sami stwierdzicie, czy to jest lag serwera. Ja mam 2,5 koła w tą grę. To nie był lag serwera, tyle wam powiem. Co? Dostał głowę! Mam... Co? O chuja, i to jak... Ode mnie też właśnie dostał głowę, bo... No... Zajebali nam auto. Ja mam nagrane. No ty kurwo na godzie! Pierdolę ten serwer! Tam Ej, nie to trafiłem, ale... pierdolę ten serwer! Nie trafiłem, jak widać, ale kolega potrafi tam... Patrz, patrz. O, nagrane! Ty kurwo! Teraz zobaczyliście, że zostało oddane kilka strzałów tego oto pana. No nie wiem, tam może 3 strzały weszły, no wydaje mi się, że jednak powinien umrzeć, no ale cóż. I chuj, na YouTube stałem. To było zjebane i jeśli kurwa tak masz robić, to weź na kurwa serwer, zamknij i spierdolę. Dobra, to na koniec tego kabaretu. A nie, zaraz, zaraz, jeszcze rozmowa z panem administratorem serwera. To teraz posłuchajcie, co on ma nam do powiedzenia. Weź tego, Biedronkę tu. I Lewiatana weź. Wiesz Lewiaton? Nie wiem, gdzieś pijesz. Lewiaton ma... Lewiaton to są te kropki na dole, na ławku. Bo on zmienił je. Idę, klawiaturę połamałem, spierdolę. Idę do sklepu. Do Lewiatana. Daj, są piry i śmieci jebany, kurwa. Dobra. User disconnected from your channel. O ja pierdolę. Masz tutaj dwa teraz nagrania. Macie problem. Na jednym nagraniu jest to, jak od admina mam ceki. To dobra, jebać to, okej, okay, może dobra, nieważne, ale w to akurat mam wyjebane. Nie macie tu jest od admina, bo po prostu tu była arenka i po prostu żeście ich zabili na arence, więc... Więc to nie jest respienie, tylko zabijanie admina, bo nie miał akurat kodmoda widocznie. Dobra, tutaj wam wrzucę to nagranie. Myślałem jednak, żeby nie wrzucać tego, ale jednak to zrobię. To w sumie wy ocencie, co wy o tym myślicie, przecież ten to nie ja, nie jest administratorem serwera, więc kto miał ceki? Miał zrespione ceki, no inaczej się tego wytłumaczyć nie da, no. Na publicznym serwerze tak ktoś sobie testuje bazę, no kurde halo. Ja pierdolę, co za admin. Idę mu jeszcze krzyknąć. Przejdź go, przejdź go, przejdź go, przejdź go, bo go zabijesz wtedy. Kurwa, debo. Odejdźcie wszyscy, odejdźcie wszyscy. Ja jebrzę go, bo on ma ceki. Dobra, daj, jesteś. Tego drugiego lewiatana jeszcze! Kruje! Tepaj, tepaj na homa! Ej, ja go przyjadę, co się... Tepaj na homa z tymi cykami! Udajemy panowie. Który to jest on? Który to jest on? Miał godmoda. No to jak miał godmoda, to żeście go przyjechali, a niestety... Godmod nie obsługuje funkcji takiej, że jak podchodzi do meteorytu, to i tak giniesz. Jeżeli cię ktoś przyjdzie samochodem, i tak giniesz. Nawet jakbyś miał debuga godmoda, to i tak zginiesz. Ale to powiedz mi, po co był im ceki, jak budowali rękę? Po co w ogóle pikali własną arenkę, ty? No właśnie. Bo załóżmy coś takiego, masz taką sytuację, że buduję sobie arenkę, tak? I załóżmy, testuję sobie, bo ja czasami też wchodzę sobie na własny serwer, gdzieś na wypizdowie. Na własny, czyli gdzieś tam jakiś inny, nie na kurtwart X5. Na własny. Ale nie pikam własnych baz, jestem z dala od ludzi, po prostu pikam sobie, kurwa, własne budynki, które postawiam, żeby wiedzieć jak działa ta czwórka i wiesz o co chodzi. Testuję, żeby wejść na inny serwer i sobie popykać. Bo to jest normalna rzecz, nie? Tak. Ale nie dosyć, że oni mają admina, gody, nie wiem, czy mają respię, nie, to oni sobie normalnie grają na serwerze. Ale o, ci, co mają w niku admin, nikt nie respi itemów i nikt nie daje itemów, chyba że jest event, no to wtedy tak. Dobra. Ale jeżeli, kurwa, nie ma przed nikiem admin i coś robi innego, no to coś jest... To kim no, jest ten? Rozumiesz. A jak nie ma nick admin i ma godmoda?
No to wtedy może, bo ja mam dedyka postawionego na tych samych serwerach, na dwa serwery jest połączone. Może permisja, może masz rację, może i permisja doszła do niego. Pizdanie dedyk gościu. Jak to łatwiutko sobie sprawdziłem. Teraz pokażę wam stronę live server, na której są pokazane serwery i wyraźnie widać, że Hurtfart znajduje się na 100 slotówce od live server, która kosztuje około 120 zł bodajże. Więc no nie wiem o jakim ty dedyku kolego tutaj mówisz. Nie wiem dokładnie jak wyglądają pliki serwerowe, ale no nie wiem. Nie wiem. Nie ogarniam. Dobra. Dobrze, bo zawsze miałem na hostingu stawiane serwery, teraz postawiłem na dedyku. Kto to jest ten, to nie ja? Kto to jest? To nie ja, to jest... Teraz będzie taki typowy sponsor do serwera. Ja po prostu na razy 3 chciał mieć admina, chciał zobaczyć jak to ogólnie jest, bo jak nikt nie gra, no to wiesz. Oglądam to nagranie chyba już drugi albo trzeci raz, szukając czegoś na pana admina. Tak w sumie się doczepiłem, nie wiem czy tak może być czy nie, to są tylko przypuszczenia, no ale... Pójdź, za chwilę się dowiecie o tym, że ten pan to nie ja został zbanowany, to co? Osoba, która sponsoruje serwer została zbanowana? I co z tymi pieniędzmi? No, co jest? Kurde, no weź, no to jest patologia jakaś ten serwer. Nikt nie gra, nie ma żadnej reklamy, nie ma nic, no to dałem mu tego admina, żeby on mógł sobie tam potestować, pobawić się, nie wiem, polatać, zobaczyć co to jest flagi. I tak tam nikt nie gra, więc spokojnie. Mogę go nawet zrobić na whitelistę, że tylko on może wchodzić. No dobrze, to tam jeszcze ryba. A to co on robi na X5 z godmodem? A tego to może permisja się przesunęła i zaraz sprawdzę wszystko, poczekaj, tylko zaloguję się do panelu. Ich czterech było, czterech albo trzech. Po prostu nie powiedział mi, że był permisję przeszedł, bo ja nie widzę tego w serwerze, że po prostu przychodzą ci permisje z jednego serwera na drugi, bo to jest ale dedyk. No, jakiś typek sobie ciężko na debugu biega, a wy o tym nie macie pojęcia i no... Bo ja akurat o tym nie mam pojęcia, bo wiesz... Ja myślę, że jak robię serwer i ludzi mam spoko garnięty, to wszystko jest okej, okay, ale widzę, że to się cały serwer pierdoli, więc... Podczas prywatnej rozmowy na tym spiku, który tak naprawdę nikt nie miał wiedzieć, nikt nie wiedział, administrator w sumie zachował się fair, nie wyzywał, było okej, okay, ale no niestety na Facebooku, gdy jeden od nas z teamu wysłał to nagranie tutaj z tym godmodem, to no admin się w jakiś dziwny sposób tłumaczył, że to był lag, a przecież sam przyznał, że przeszły mu permisje, no... Jeżeli administrator serwera no, nie potrafi się przyznać do jakiegoś błędu publicznie, zaznaczam publicznie, no to co to za admin serwera? No, tak, raz na wozie, raz pod wozem. No. Admin się nie potrafi do tego przyznać. No o co chodzi, halo? Gdy skończyliście oglądać ten film, to myślę, że możecie ocenić ten film, ocenić serwer w komentarzu i napiszcie coś w komentarzu, co myślicie i powiem wam, ci co będą z mnie wyzywać, to wyjebane w nich i was i tyle w temacie. Elo, pozdro.